Cześć, witam was serdecznie, Retroszpunta fan się kłania. Witam was serdecznie kochani w kolejnym odcinku z serii Gramy na Commodore 64. A w dniu dzisiejszym proponuję sobie odświeżyć i zagrać grę o takim zacnym tytule Fantastic Soccer. Mam tutaj akurat wydanie polskiego wydawcy LK Avalon z 1995 roku. No i warto oczywiście wspomnieć, iż jest to gra wydana na licencji Zeppelin Games, która ta grę wydała w 1990 roku. Tak. No więc sobie kasetę już od razu zaimplementujemy do magnetofonu. Z tego co pamiętam, wczytuje się jakieś 44 jednostki. I oczywiście w międzyczasie już sobie puścimy. I oczywiście warto tutaj wspomnieć, iż gra z widokiem z góry, mam na myśli oczywiście ową grę, którą właśnie wczytujemy, no niejako powstała na kanwie popularności Microsoft Soccer, gry, która wydana została w 1988 roku. No ale jak sami zobaczycie, czy nawiązuje w pełni do tego zacnego tytułu, to się za chwileczkę okaże. No, tutaj już pojawiają się pierwsze informacje odnośnie wczytania programu. No, trzeba tutaj jeszcze wspomnieć, iż loader w grach LK Avalon jest dosyć ubogi. Nie ma tutaj jakiejś muzyczki, grafiki. No, są tutaj po prostu zwykłe, mówiąc oględnie, paski, tak? Nie ma tutaj nic nadzwyczajnego. Ja może sobie pozwolę przeczytać w takim razie tutaj parę informacji zawartych w instrukcji. No więc tak. Fantastic Soccer. Pełna 11-osobowa drużyna, szybka akcja i emocje, doskonała grafika, o właśnie, i dbałość o szczegóły dodają atmosferę meczu bardzo realnie. W grze bierze udział 11 piłkarzy, z czego 10 sterowanych jest joystickiem, na bramkarz sterowany jest automatycznie. Proszę bardzo, szybka akcja i emocje. No to zobaczymy w takim razie za chwileczkę. Tutaj już mamy 31 jednostek. No i tutaj oczywiście w menu mamy do wyboru liczbę graczy. Gra jest dla jednego i dwóch oczywiście graczy. Czas meczu 10, 20, 50 i 90 minut. Jestem ciekaw, czy ktoś z was kiedykolwiek grał 90 minut w Fantastic Soccer. Możemy tutaj oczywiście zmienić nazwy, chyba nazwy drużyn, no i formacje. Boisko pokazywane jest z góry, a w czasie meczu stale podawany jest czas trwania spotkania i ilość bramek zdobytych przez obydwie drużyny. No i mamy. Tak. No i właśnie, mamy tutaj to menu. Możemy sobie wybrać jednego gracza, bądź też dwóch. Zostaniemy przy jednym. No i tutaj w opcjach mamy długość meczu 10, 20, 50 i 90 minut. Ludzie złoci, kto na to wpadł, by mecz trwał 90 minut w czasie oczywiście trwania gry. Przejdźmy sobie dalej. Tu mamy team name. Możemy sobie wybrać tutaj, zdaje się, 8 chyba spośród 8 drużyn. A weźmy Norwich. Formacja 3-4-3, a niech będzie. Gramy z kim? Nie wiem, z kim, z komputerem. Dobra. Hajsz ty. No, trzeba sobie jeszcze w piłkę celnąć. Ślizg, pięknie. Chyba rzut rożny, bo wybiłem. Tak jest. Dobra. Na razie mnie tu cisną. Ajajajajajaj. No. Microsoft Soccer to nie jest niestety. Ale od biedy idzie pograć. Gdzie tu jest jakiś gościu? Troszkę mi się nie podoba tutaj to sterowanie, a właściwie przemienianie pomiędzy aktywnymi zawodnikami.
No ale biegnij, biegnij! O, za mocno. Dobra, różny. Kurczę, blaszka. Oni jacyś szybcy są. Dobrze, że te celowniki ich są tak rozregulowane, bo już byłoby 1-0 w plecy. No idź, chłopie. Noż! Ty, już myślałem. No oczywiście bramki się zdobywa z ukosa, tak? My Prostu Soccer, tak? No, a teraz to wybiłem na rzut rożny. 10 minut, ja cię kręcę. No, ten to w ogóle strzela tak jak popadnie. Ale to też jest szansa dla mnie. No, wślizg. O, wziąłem. Tak. Ajajajajaj. I czemu ja teraz nie mogę zmienić w góra, dół, góra, dół, tylko rzuca mi na prosto. Nie wiem czemu. Nie wiem, w jaki sposób się to zmienia. Kierunek rzutu piłki. No, za mocno. Ajajajaj. Za mocno to wypuściłem. Dobrze, ile? 2 minuty 26. No, wślizg. Bramka, niestety. Niestety bramka. Dobra, lecimy. Jest! Brawo, 1-1. Coś niesamowitego. Dobra. Nie jest źle. No, kogo? Dobra, moja, dawaj do góry. Oj Boże. Jest tu kto? Z 2 metrów nad bramką. No, lekko. Ależ mi to zblokował. Szybko, szybko, obrona. Bramka. Całe szczęście. Wślizg. Szkoda, że tu nie ma jakiejś ligi, jakichś pucharów. Z tego co widziałem, to są tu tylko pojedyncze mecze, nie? To też w sumie trochę jak gdyby ogranicza samą przyjemność rozgrywki w ową grę. No, wślizg. Myślałem, że rzut karny. No i też właśnie dziwne, że ekran powinien jakoś względem piłki się wypośrodkować, a ona jednak gdzieś tam z boku sobie. No. Dobra. Jakoś ten ekran właśnie się nie centruje. Gdy ta piłka powiedzmy jest z prawej strony, to on się powinien jakoś tak przesunąć, a... No. Straszne małe pole widzenia też tutaj jest. Ajajaj. No teraz jest wypośrodkowane fajnie. Chociaż ten ekran mógłby być troszkę większy. No ale lob. Niesamowicie. Mu to wyszło. No teraz by znowu trzeba było coś strzelić. No, jak Mike Prosto Soccer sztuczki. Ha, ha, ha. Co, nie ma? Obok, ja cię kręcę. Już myślałem, że bramka. No. A już ci się to nie udało, co? Dobra, przerwa. Przerwa na uzupełnienie pierwiastków śladowych. Dobra. No, mogłem wcześniej strzelać. No i właśnie, góra, dół, nie da się. Nie da się, nie wiem czemu. Wypadałoby przynajmniej zremisować. Lalala. Też nie zwróciłem uwagi, czy jest tutaj do wybrania poziom trudności. Ale tak na pierwszy rzut oka chyba nie.
No i do bramkarza podobno. Dobra, idziesz, idziesz. Ajajajaj. Za późno. No teraz aut chyba będzie. Nie, przejął. Skosik? No pewnie, że bramka musiała być. To może teraz znowu po wznowieniu się uda coś strzelić. Nie, przejął. Niestety. No i frum do bramkarza. 6 minut za nami. Tego morderczego meczu. No. Dobrze. Łap to, łap to. Aż ty. No szkoda, że tu tak jakoś karnego nie da się zrobić. Nie wiem, czy w ogóle jest taka opcja z karnym. Jakoś tak sfaulować zawodnika w polu karnym. Wślizg jakiś wykonać. No ale niestety nie daje mi wykonać wślizgu, bo wybija po prostu piłkę na oślep. Nie no, szczerze powiedziawszy, bardzo dużo brakuje do Microsoft Soccer. To jest w ogóle inna liga. Nie. A jeszcze to chwycił. Jeszcze to chwycił. Pyk. Nie. No i z tej mąki chleba nie będzie. 7 minut. No. Ej. No ale przynajmniej mam honorowe trafienie. Dobra, ten to tam gdzieś zaś wybił. To idziemy z kontrą. No przełączaj, czemu nie... No i Swojak jeszcze, nie? Nie, różny. Całe szczęście. Pyk. Pyk. No i pyk, skończyło się. No, gramy, gramy, panowie. Kurczę, blaszka. Ale co oni są szybcy. No, jest tu ktoś. Nikogo nie było. Dobra, tak możecie grać. Mi to w sumie nie przeszkadza. No, przełącz się. No. Kurczę, za duży skos. Za duży skos był. No, też ten to strzelak. Nie powiem kto. Broń. Broń, bo ostatnio cię zlobował. Jest. No. Ha, ha, ha. A je to hol. Jak to w Czechach mówią, pięknie, ale już czasu chyba braknie, 1,5 minuty, ale nie ma się co szczycić, bo przed chwileczką tylko wspominałem, że mam trafienie honorowe, a tu już 4 mi sika, co? Za dobrze bym się miał. Jedziemy dalej, panowie. No. Przejmij, przejmij, przejmij. Ale fucik. Minuta. No jak on mi to wziął? Ja to zrobiłem w ślizg, a on mi to wziął. No, wybijaj. Remis 3-3. Teraz to trzeba by było wybronić. Ja cię krę... Broń, broń! Dobrze. No. Ja cię kręcę. Kto tu jest? Róg. Nie, nie ma rogu. Dawaj, dawaj. No jak on to robi? Mój. Co, sam sobie podał? Dobra. W sumie na czasie też nie da grać, bo bramkarz automatycznie wybija piłkę. Jest! Niemożliwe! Niemożliwe, 4-3. Wybij, panie Turek, niech pan tu kończy to spotkanie.
Bramkarz gra automatycznie, więc tutaj się nie pogra na czas. Full time, niesamowite. W moim drugim meczu w życiu w tą grę wygrałem 4 do 3. No coś niesamowitego. Ale jajca. Jaja jak berety. Czy gra Fantastic Soccer jest lepsza od Micro Soccer? Myślę, że nie. Jestem ciekaw waszych opinii. I oczywiście jestem ciekaw, kto z was grał w ową grę i jaki sobie maksymalne czasy w czasie rozgrywki ustawiał. Ciekawi mnie, czy są wśród was takie osoby, które ustawiały maksymalny czas 90 minut. Także podzielcie się oczywiście tymi swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Ja natomiast dziękuję wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.